Cześć. Witamina D nazywana jest witaminą słońca, dostarczana ze słońca, dostarczana z pożywienia. Jej niedobór ma ogromny wpływ na zdrowie, ale deficyt witaminy D jest tak samo groźny, jak jej nadmiar. W kręgu zainteresowań pozostaje związek pomiędzy poziomem witaminy D a hiperurykemią. Zapraszam na słów kilka o zależnościach kwas moczowy a witamina D. Nie podlega wątpliwości fakt, że organizm ludzki jest bardzo skomplikowany. Równie złożone są wszystkie mechanizmy w nim przebiegające. Zatem jedno z największych wyzwań nauki i medycyny to ustalenie związku przyczynowo-skutkowego w oparciu o niepodważalne argumenty. Dziś pod lupę, na prośbę jednego z widzów, wezmę jednakowo zawiły problem – związek między witaminą D a kwasem moczowym. Witamina D to jeden z tych związków, który z każdym badaniem naukowym prezentuje nam się z innej strony. Coraz więcej stanów chorobowych powiązanych jest z poziomem witaminy D. Ale przejdźmy do konkretów. Jednym słowem, korelację pomiędzy witaminą D a kwasem moczowym można określić jako dwukierunkową. Mianowicie podejmuje się próby udowodnienia, czy to witamina D wpływa na stężenie kwasu moczowego, czy jednak odwrotnie. A mówiąc bardziej szczegółowo, czy niedobór witaminy D koreluje z hiperurykemią i tożsamo, czy zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy można powiązać ze wzrostem poziomu 25-OHD, bo tak określimy laboratoryjnie ten związek. Temat witaminy D jest, mówiąc kolokwialnie, na topie. Przede wszystkim wpływ na to ma fakt, że niedobór witaminy D stanowi nadal poważny problem zdrowia publicznego. Szacuje się, że ponad 1 miliard ludzi cierpi na jej niedobór. Co ciekawe, brak jednoznacznej korelacji związanej z nasłonecznieniem terenu. Potwierdzono zależność między niedoborem witaminy D a chorobami kości, takimi jak krzywica i osteoporoza. Coraz więcej mówi się również o negatywnym wpływie deficytu witaminy D, która wpływa m.in. na wzrost ryzyka raka, gruźlicy, chorób zwyrodnieniowych, takich jak cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, zespół metaboliczny czy choroby układu krążenia. Można zauważyć, że z tymi samymi schorzeniami powiązano również podwyższone stężenie kwasu moczowego, czyli hiperurykemię. Z uwagi na to, że wyniki badań naukowych nie są jednoznaczne, odnośnik korelacji pomiędzy poziomem witaminy D a ilością kwasu moczowego w surowicy w 2020 roku podjęto się przeprowadzenia obszernej metaanalizy przez badaczy z Tajwanu. Przeanalizowali oni 32 badania, które spełniały bardzo restrykcyjne kryteria kwalifikacyjne. Uczestnikami tych badań były osoby dorosłe w przedziale wiekowym między 37 a 77 lat. Poziom 25-OHD został podzielony ze względu na wartość surowicy i tym samym możemy wyróżnić ciężki niedobór, umiarkowany niedobór i poziom prawidłowy, który wynosił odpowiednio poniżej 20, w zakresie między 20 a 30 i powyżej 30 nanogramów na mililitr. W tym badaniu analizowano dwukierunkowość zmian i ich wzajemne zależności. Tym samym zaobserwowano, biorąc pod uwagę efekt kwasu moczowego na poziom witaminy D. W trzech badaniach odnotowano statystycznie istotną dodatnią korelację pomiędzy poziomami kwasu moczowego w surowicy i witaminy D, a każdy wzrost poziomu kwasu moczowego wiązał się ze wzrostem 25-OHD aż o 0,5. W przypadku efektu witaminy D na poziom kwasu moczowego to w 5 badaniach odnotowano istotnie statystycznie związek, w którym szanse na hiperurykemię w grupie z niedoborem witaminy D były prawie 1,5 razy większe niż w grupie z prawidłowym poziomem witaminy D. Mówiąc prosto i oględnie, im mniej korzystamy ze słońca, im mniej dostarczamy witaminy D z pożywieniem, tym większe są szanse, że zachorujemy na dnę moczanową. Jednakże badacze pokusili się również o wyjaśnienie tych zależności. Dla związku między witaminą D a wynikami kwasu moczowego jako przyczynę podaje się wtórną nadczynność przetarczyc wywołaną niedoborem witaminy D. Wpływa ona na gen ABCG2 i tym samym zmniejsza wydalanie lub zwiększa wchłanianie zwrotne kwasu moczowego w kanalikach nerkowych, prowadząc tym samym do hiperurykemii.
Analizując związek odwrotny, można go wytłumaczyć faktem, że hiperurykemia może wpływać na konwersję formy 25-OHD witaminy D do kalcytriolu w wyniku hamowania aktywności 1-alfa-hydroksylazy. Kolejno przewlekła hiperurykemia może prowadzić do nefropatii objawiającej się mikroalbuminurią, czyli wydalaniem białka przez nerki, w konsekwencji doprowadzając do zmniejszenia się stężenia krążącego białka, które wiąże witaminę D i tym samym do obniżenia się poziomu witaminy D. Wszlaki metaboliczne mogą również być zaangażowane w zmiany genetyczne, np. polimorfizmy genu GC, którego produktem jest białko wiążące witaminę D, i polimorfizm cytochromu P450 był silnie związany z poziomem witaminy D, podczas gdy polimorfizm genu ABCG2 był związany ze zwiększonym poziomem kwasu moczowego w surowicy. Wspomniana zmniejszona aktywność 1-alfa-hydroksylazy hamowana jest rosnącą ilością kwasu moczowego w surowicy w wyniku hamowania ekspresji genu CYP27B1 dla tego enzymu, co dodatkowo potęguje efekt zwiększenia się witaminy D. Chciałabym jednak w tym miejscu się zatrzymać i zwrócić szczególną uwagę na nomenklaturę. Wysoka wartość kwasu moczowego związana jest z podwyższeniem witaminy D, ale dotyczy to frakcji 25-OHD, tej frakcji, która mierzona jest w laboratorium. Formą aktywną witaminy D jest kalcytriol, czyli chemiczny 1,25-OH2D, forma, z której organizm korzysta, której potrzebuje. Ta forma również oznaczona jest w laboratorium, ale jest znacznie droższa i mniej dostępna. Wszystko dlatego, że jest to forma trudniejsza do analizy. Paradoks polega na tym, że witaminy D we frakcji 25-OHD odnotowujemy wysoki poziom, ale jest to forma nieaktywna i klinicznie będziemy obserwować niedobór witaminy D oraz objawy z tym związane. Warto na to zwrócić uwagę podczas analizy wyników. Zależności te są nie tylko skomplikowane i dwukierunkowe, ale również bardzo interesujące w kontekście profilaktyki. Idąc tym tropem, niski poziom witaminy D może również zwiększyć podatność na COVID-19, jak sugerują naukowcy z University of Birmingham. Witamina D jest wszędzie i powoli musimy zaakceptować, że jest we wszystko zamieszana. Dla utrwalenia, im więcej słońca, tym mniej bólu, chociaż gdyby to było takie łatwe. Profilaktycznie i od zera. Tylko literatura uczyni z nas bohatera. Do usłyszenia.